Siemanko wszystkim, traja została właśnie skończona. Prezentuje się tak. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, cały przód został. Został on ucięty mniej więcej tutaj i przyspawany do nowego tyłu na TDI. Wizualnie chciał tak właściciel, żeby była ta zabudowa taka owalna, a tył to był pomysł ojca. Tylne błotniki miały być krótsze, ale właściciel chciał dłuższe, żeby zakrywały całe koło, nie tak jak u nas, że pół. Co do tylnego siedzenia, to tapicę będzie to robił, ale inny niż nasz, także to już sobie na miejscu tam zrobią. Tutaj jest poprzednie siedzenie od tamtej zabudowy, jakoś się dopasowało do tej. Licznik został zamontowany, chiński. I zbiornik od mojej poprzedniej traj, akurat też idealnie się wpasował. Te wszystkie pierdoły typu te lampy i migacze miały zostać tak jak były. Przód się nic nie zmienił. Koło też nie, wiadomo. Aby cała zabudowa tylna, a no i ten kufer został. Bo tak właśnie chciał właściciel. A teraz wam pokażę, jak otworzyć zabudowę, żeby dostać się do silnika. Zabudowa otwierana jest tak. I jest sam silnik. Niezniszczalne TDI. Co dokładnie zrobiłeś przy tej traji? No, wycięliśmy tutaj z tyłu cały tył. Był na silniku 1.6 garbusowskim. No i wstawiliśmy TDI-ka 90 koni od Forda Galaxę. Skrzynia biegów, wszystko jest tak jak ma być, jest sprzężona razem, także myślę, że to pojedzie. Pomysł na tył był właściciela, czy to twoja? No trochę właściciela, trochę moja, nie? Bo to wiadomo, nie będę decydował za tym, co mam robić, nie? Jak robię swoje, to wiem, jak to zrobić, ale właściciel tu swoje jakieś tam miał. A zabudowa czemu taka owalna? No, zabudowa jest zrobiona z prętów dziesiątków, później zawijana blacha i tak klient sobie życzył, nie? Także no każdy ma swój gust i tak chciał, tak będzie miał, jak to się mówi. Lampki, lampeczki. No. Co do czasu, jaki ojciec poświęcił na zrobienie tej trajki, to od stycznia, a jest kwiecień. Ale wszystko po godzinach pracy, więc trajka już czeka na właściciela, jest gotowa na odbiór. Myślę, że będzie z niej zadowolony, a szczególnie ze silnika. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału.